Witam wszystkich, piątek wieczór. Tu już kiedyś byliśmy na komisie. Nazwa: jesteśmy w Norymberdze. Wpisujesz nazwę z tablic, miasto Norymberga. Jak to Siara mawiał, memory 5, Siara i wszystko jasne. Peugeot 207, 7000, rok 12, 70 przejechane w benzynie, 120 koni w manualu. Kabriolecie skórzana tapicerka, auta ma tutaj zadbane, handel ma dobrą renomę, sprzedaje auta na Niemcy, także w kulki tutaj nie leci z klientami, można z nim ponegocjować, auta sprawdza warsztatowo, daje też na samochody gwarancję. Stąd takie ceny. 6,5, rok 10, 93 tysiące przejechane w manualu, 97 koni, nowy przegląd, Fiesta, wersja titanium z klimą, podgrzewane fotele, X1 BMK, cena 12 tysięcy, rok 9, 62 tysiące przejechane w dieslu, 143 konie w manualu. Xenon klima, ogrzewane, podgrzewane fotele. O BMW-kach już Wam wspominałem. Jest to wersja poliftowa, więc zapewne ma rozrząd już z tyłu. Jeżeli się posypie, trzeba wyciągać silnik cały. Jak zacznie dawać o sobie znać, hałasować, B-klasa, B200 CDI. Dzisiaj ktoś mi pisał, pani mi pisała, czy widuje B-klasy, więc tak jak widać też się trafiają. Zapytanie było, czy idzie dostać B-klasę. No B-klas jest sporo modeli, słuchajcie, sporo silników. Są poliftowe, są przedliftowe. Takie pytania czasami zadajecie, że nie wiem, jak mam odpowiedzieć. Nygus, jakie auto polecasz do 50 tysięcy na przykład? 10470, rok 13, 150 przejechane w dieslu, 136 koni w manualu, 12, 20 przegląd, nawi, klima, podgrzewane fotele. Jaki samochód polecasz do 50 tysięcy? No słuchaj, nie wiem, czy potrzebujesz kombi, czy szukasz vana, czy może chcesz kabrio, czy może chcesz benzyniaka, czy chcesz automata. Co ja mam Ci odpowiedzieć? Seat Alteca 2 litry w TDI, napęd na 4, Navi plus panorama, rok 17, 107 przejechane w dieslu, w manualu, 150 koni, 7, 20 przegląd, cena 18700. Słuchajcie, jeżeli gdzieś się walno, pomylę, nie miejcie mi za złe. Jestem po całym tygodniu pracy, jestem już zmęczony, ale mówię, muszę wyskoczyć, jest fajnie, przyjemnie na dworze. Coś Wam zmontuję, jakiś filmik, żebyście mieli podgląd, jak wygląda sprawa z cenami. Macie na kanale auta tańsze, macie na kanale auta droższe. 150 filmików jest ponad. 18470, nie wiem, co on ma z tymi. Wszędzie 70 końcówka. Rok 16, 75 przejechane w dieslu, 150 koni w automacie. XC60, D3, 2.0, Kinetic, Navi, Xenon. Nie wiem, jak się skrzynie sprawują w tych XC60, w ogóle w nowszych Volvo. Ponieważ w rocznikach 2000 do 2010 były problemy ze skrzyniami automatycznymi w Volvo. Być może to poprawili. Z tego co wiem, S-Max. Zapytania były też o Galaxy, S-Maxy i inne sprzęty. Więc zobaczmy, co to za sprzęcior. Sześciobiegowa skrzynia biegów, z tego co widać. Tak się prezentuje auto, generalnie zadbane. Cena
18770, rok 16, 50 przejechane w manualu, 160 koni. 10.21 przegląd, 1.5 EcoBoost, 7-osobowy, pierwsza ręka. Nówka Dacia Duster, Neuwagen, czyli auto całkiem nowe. Dla porównania zerknijmy. Znowu 770 cena, 16 tysięcy, wersja Prestige, 130 koni w manualu. Tak sobie cenią tutaj nowego Dustera w Niemczech. 16 tysięcy, prawie 17, będzie coś około 70 tysięcy złotych na polskie. Piszcie mi w komentarzach, czy w Polsce podobnie kosztują. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, jak wygląda cena Dusterów. Skóra w BMC na wypasie, cena 43 470, rok 16, 93 przejechane w automacie, 265 koni, 4.21 przegląd, 730 X-Drive, nawigacja, skóra, asystent ruchu Carbon Core, taki ma opis, tak wygląda, tak się prezentuje. Jesteśmy teraz przy ulicy, mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Dzisiaj tak na luzie, bez wygłupów większych. Oczywiście przygotowałem się przed wyjściem, uczesałem się nawet, tak żeby wstydu wam nie przynosić, że Nygus obciach robisz dla całej Polski. 9870, rok 16, 31 przejechane w automacie, 87 koni. 7.21 przegląd, półskóra, ogrzewane, podgrzewane fotele, bardzo fajny samochodzik do miasta, słuchajcie, Optima Kia, kawał auta, wielki samochód. I Kia, Hyundai się wybiły troszeczkę ostatnio, są niezawodne. 17870, rok 17, 75 tysięcy przejechane w dieslu w automacie, 141 koni, nowy przegląd. Nawi, LEDy, panoramiczny dach, kamera, taki ma opis Optima. Były też w sedanach, jakby ktoś nie wiedział. Były też w wersjach wyposażenia GT, jakby ktoś Optimy szukał. Ta chyba nie jest, ta jest wersja Dynamics. Kolejny Duster, nówka, cena 17 870, 150 koni w benzynie, wersja Prestige, Navi, kamera, fajny ma kolor. I nawet te nowe wersje Daci, wam powiem, że Dusterki nawet fajnie, to sympatycznie ten samochód wygląda. Środek ma tandetny, ale nówka sztuka, trójeczka, 12 470, rok 14, 128 przejechane w manualu, 143 konie. 12.21 przegląd, Navi, Xenon, klima automatyczna, skrzynia manualna. Jak widać, przymierzałem się do trójki takiej, powiem wam, nawet w GT kolega w pracy ma, usiadłem, tunel ma tak rozbudowany, o czym wam już wspominałem, że po prostu prawa noga cały czas mi styka się z tunelem środkowym, nie potrafię zająć odpowiedniej pozycji za kierownicą. No nie wiem, może mam jakieś nogi do obcięcia, Zafira, tu mam ścianę, muszę się przecisnąć, ale Nygus ma linię.
zgrabniutką, szczuplutki. Jak to moja babcia mówiła, dobry kogut nie jest tłusty. 15870 znowu. Rok 16, 150 tysięcy przejechane w dieslu w automacie, 170 koni. 10, 19 przegląd się skończył. 7-osobowa nawigacja Distro N-Mod. Nie wiem nawet co to oznacza, słuchajcie te skróty. Spójrzcie sobie na jego stronie. Tak jak wam mówiłem, nazwę macie podaną. Wpisujecie Nürnberg i wszystko wiecie. Audika. Być może jakieś auto pominąłem, może coś znajdziecie przecenionego na jego stronie. Nie wiem, nie sprawdzałem. Przyjechałem sobie po prostu w ciemno wam coś nagrać. Tutaj po drugiej stronie też ma handel, ale tam nie ma w ogóle cen. A jak wiadomo, nagrywamy tylko z cenami. 19480, rok 14, 135 przejechane w dieslu w manualu, 190 koni. 10-19 skończył się przegląd. A6 Avant Ultra S-Line Navi Xenon. Sportowe fotele. BMK 2. Cena 17270, rok 16, przebieg niecałe 20 w benzynie, w automacie, 136 koni, nowy przegląd, Navi LEDy, 20 tysięcy przebiegu, 218i, tak wygląda iX20 Hyundai. Praktycznie to samo co Kia Venga, jakby ktoś nie wiedział. Zobaczmy cenę za tego Hyundai'a. $7,470, rok 12, 88 przejechane w benzynie, w manualu, 90 koni, drugi, 21 przegląd, wersja komfort, klima, dach panoramiczny. Jest głośno tu przy ulicy, musimy jakoś przeżyć. Akurat jak mam coś do powiedzenia, wtedy jadą. Docker 1.6 za 7870. Nie wiem skąd te końcówki cen pobrał, wszędzie 70, 80, ale często 70 mu się powtarza. Tucson 2 litry w dieslu, napęd na 4, pierwsza ręka, automat. Cena 15430, rok 15, 115 przejechane w dieslu, 8-20 przegląd się skończył. Czyli laweta. Słuchajcie, albo nowy przegląd. Auto nie jest stare. Raczej przegląd powinno dostać. Tu ma Dacia. Tu ma, widzę, jeszcze Renówkę Megane nowszą. $19,800, rok 18. 23 przejechane w automacie, 110 koni w dieslu, 8-21 przegląd, wersja Energy, automat i do tego LEDy. Tak wygląda renóweczka. No co tu dużo gadać, renóweczka. Prawie nóweczka, 20 tysięcy przejechane, prawie nowe auto, znów BMK 3, tym razem dwulitrowa diesel, 184 konie, 180 prawie przejechane, rok 13, nowy przegląd, cena
10970 w kombi Navi Xenon Head Up. Taki ma opis. Tak auta wyglądają. Powiem wam szczerze, że tu u niego raczej bym się nie obawiał auta kupić. On tu dba o renomę. B-klasa znów w dieselku tym razem. Tu jest lekko, z tego co widzę, przygnieciona. Kierownica lekko przytarta. Tu są zacieki. Myślałem, że rdza ją atakuje. Tutaj jeżdżą zawsze, słuchajcie, o tej porze i tak jest spokojnie już. 15880 rok 13, 35 przejechane w dieslu w automacie, 136 koni. Nawigacja. Brems Assistant, czyli Brems Assistant, to chodzi o to, że przy ruszaniu pod górkę wam blokuje, żeby wam się koła nie stoczyły. Asystent ruszania, nawet nie wiem jak to na polski wam przetłumaczyć. Turan 2 litry w TDI-ku. Cena 14870, rok 15, 130 przejechane w dieslu, 150 koni w manualu. Pierwszy, 21 przegląd. Komfort Navi, LEDy. Tu mamy sprzęciora Toyota IQ, o ile dobrze pamiętam. IQ 4870, rok 11, 109 przejechane, 68 koni w manualu. 11, 20 przegląd. Taki troszeczkę dla mnie, słuchajcie, spuchnięty ten nowy Smart, nie? Tak wygląda, jakby go trochę rozpłaszczyli i rozszerzyli. No ale jak wiadomo, Toyotka, IQ tutaj jest niewiele. Tam były chyba silniki też 90 koni, o ile pamiętam, 1.4D, 4D, bardzo dobry silnik dieslowski. W nich też czasami się trafiał. Ale to będzie 1.0, 68 koni, ten sam silnik, co w Yarisie. Dobry silnik na łańcuchu, trwały silnik. Jak ktoś się ze mną nie zgadza, to niech pisze w komentarzach. Kianka Sportage. Wczoraj też była na nagraniu Kia Sportage. Ta jest w manualu, wczoraj była w automacie. I ta jest nowszy model, już przód ma po liftingu, z tym plastrem takim ala miodu. Cena za kiję 14470, rok 17, 22 przejechane w benzynie, 132 konie w manualu, nowy przegląd. Wersja Edition z tempomatem. Taki sprzęt. Prawie nowe auto. I 30 Hyundai. Dobry samochód. Zobaczymy, czy to diesel, czy benzyna. Skrzynia automatyczna na półskórach. Tak się prezentuje. Dieselek. Wersja premium. 15770, rok 17, 85 przejechane, 136 koni w automacie, nowy przegląd. Taki ma opis. Muszę tu uważać, mam krawężniki. Jak zęby se wybiję, to będę se plenił, nic nie zrozumiecie. No, Jaguar. Jaguar F-Pace. 2 litry
w automacie napęd na 4 Virtual Xenon Navi, cena 25 970, 104 przejechane w dieslu, 180 koni. Pierwszy, 22 przegląd. Znów musiałem na chwilę przestać wam beblać, bo znowu jechali i Rygnygusa zagłusili. Ładne są te jaguarki, wam powiem. Wyglądają dosyć ciekawie. Nie wiem, czy zdążymy, tam są na dole jeszcze też auta. Czy wszystko na raz ujmiemy? Za chwilę może się ściemnić. Może być dogrywka z drugiego nagrania. Kaptur. Macie linka podanego, znaczy linka, macie podane wszystkie dane, żeby odszukać. 15 770, 7 km, czyli nówka, 131 koni, wersja Energy Start Stop. Tak jak mówię, macie na tablicach jego nazwę komisu, możecie sobie sami wyszukać, ale chcę wam pokazać, żebyście widzieli, jaki stan mają te samochody, bo wiadomo, że zdjęcia nie oddają stanu rzeczywistego samochodów. Można tak auto sfotografować, że niewiele zobaczycie, a na żywo to jednak jest na żywo. 19 870, rok 17, 130 przejechane w dieslu, w automacie 120 koni, nowy przegląd, Blue HDI, 7-osobowy Navi LEDy, Allure wersja. Helikopter, dosyć, że atakują mnie naziemnie, to jeszcze z powietrza, słuchajcie, chcą mnie zagłuszyć. Normalnie inwazja jakaś, poleciał. A może to jacyś paparazzi mnie obserwują, słuchajcie, może sławny się robię? Chyba raczej nie, bardzo skromni jesteście z tymi łapkami, także nie grozi mi sława. 11 870, rok 17, 104 przejechane w dieslu, w manualu, 141 koni, 7-22 przegląd, ISG tempomat, wersja Vision Currents. Fajne auto, fajnie wyposażone, rodzinny wanik i tańszy odpowiednik Turanów i niemieckich samochodów, S-Maxa czy Turana, raczej z tego rocznika w tych pieniądzach nie kupicie. No chyba, że zajechanego z przebiegiem 200, a nie o takie samochody nam chyba tu chodzi. Kolejny sprzęcior, 10 470, rok 13, 170 prawie przejechane w dieslu, w automacie, 184 konie, 8-22 przegląd, Navi, trójka w touringu. Tutaj Audi Q3 chyba to jest, nie ma ceny. Suzuki Swift, nie ma ceny. I tutaj ma jeszcze takiego wołka Range Rovera na podjeździe, a tutaj reszta innych samochodów, ale robi się szaro, za chwileczkę się ściemni, więc kończymy powoli nagranko. Rok 11, 225 przejechane, diesel, 313 koni, automat 11-21 przegląd. Tak wygląda samochód. Fajnie wygląda na tym podjeździe, na podniesieniu. Środek auta
wygląda. Słuchajcie. Tak. To co? Chyba na tyle by było. Pamiętajcie o tych łapach. Piszcie te komentarze, jeżeli chcecie, żebym wam nagrywał. Zachęcajcie mnie do roboty. A w zamian będziecie mieli filmiki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam, do następnego. Nygus, hej!